Michał, wróć, zobacz! Po raz kolejny gościmy zawodników piłki nożnej, młodych zawodników, bo to jest rocznik 2010 i młodsi na turnieju w Międzyrzecu. Organizowany przez MOSiR Międzyrzec, UKS Międzyrzecka dwójka, radnego Konrada Karwowskiego i zaprzyjaźnione drużyny, tak? Turniej jest takim uwięcznieniem całotygodniowej wcześniejszej pracy, którą dzieciaki wykonały na obozie, dochodzeniowym, który zrobiliśmy tutaj na obiektach Międzyrzeca Podlaskiego. I udało się zaprosić 20 drużyn. Rozgrywamy turniej w 4 grupach, po 5 drużyn. 8 meczów każdy zagra. Myślę, że dzieci będą zadowolone. Dużo nagród i to dzięki sponsorom miastu, radnemu Karwowskiemu, a także przyjaciołom drużyny Justynie i Markowi, którzy od lat, czy to prowadziłem w innych grupach dzieci, pomagają, jak tylko mogą. Kolejnym sponsorem, który tutaj nam pomógł, jest Gardenia. Zasponsorowała 12 piłek dla zwycięzcy turnieju. Myślę, że to jest atrakcyjna nagroda. I to piłek Adidasa, więc jest o co powalczyć. Po rozgrywkach w grupie będą wyłonione grupy złota i srebrna i zwycięzcy turnieju. Mamy dużą powierzchnię boisk, możemy wyznaczyć te boiska tak jak właśnie dzisiaj na przykład, tak? Jest 20 drużyn, każdy rywalizuje na swoim boisku zupełnie oddzielnie. No wiadomo, warunki mamy, reżim sanitarny też musimy zachowywać, więc wszyscy są w dystansie od siebie. Tym bark jest rozgrywany na 16 boiskach, więc tyle też boisk możemy wyznaczyć, tak? Jest to bardzo duża ilość. No niestety w tym roku ze względu na pandemię puchar tym barku z podwórka na stadion został odwołany. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wróci wiosną do Międzyrzeca, bo zawsze wiosną ten turniej jest rozgrywany. Już jak widać wszyscy z niecierpliwością czekają, dlatego też organizujemy takie mniejsze turnieje jak dzisiejszy czy wcześniejszy MOSiR Cup, po to, żeby te dzieci mogły się spotykać, rywalizować między sobą. Obóz trwał od poniedziałku do piątku. Łącznie uczestniczyło 70 dzieci w grupach wiekowych od 2008 do 2013 roku. Treningi odbywały się tutaj na obiektach, trenowaliśmy 2 razy dziennie. We wtorki i w czwartki mieliśmy wyjazdowe takie imprezy typu sparring z Mazowią Siedlce czy trampoliny w Siedlcach, plus oczywiście jakieś tam jedzonko. Ponadto w czwartek byliśmy w Łukowie na basenach otwartych, a wcześniej rozegraliśmy dzięki uprzejmości DAF-u Łuków sparingi na obiektach OSiR-u. Wracasz, Michał!